zainteresowań Bobem Kresami przede wszystkim zostałem zaproszony do przedstawienia tej części życiorysu, czy w ogóle biografii Wojciecha Kilara, która jest związana z jego rodzinnym miastem, czyli Lwowem. I o tym też będę dzisiaj tutaj Państwu postaram się opowiedzieć. Obraz, który widzimy, oczywiście nie jest to podobizna Wojciecha Kilara, wszystkim znana. Natomiast no, trzeba powiedzieć, gdzie ta podobizna tutaj się znajduje. No, to zdjęcie jest dosyć mroczne, ciemne, na tym ekranie trudno jest rozpoznać. Natomiast powiem, że jest to katedra lwowska. Jest to msza za duszę świętej pamięci Wojciecha Kilara, która miała miejsce w październiku 2014 roku. No dlaczego akurat wtedy? No msza ta łączyła się z obchodami ku czci Wojciecha Kilara, których jakby centralnym punktem było odsłonięcie tablicy na jego domu rodzinnym, o której zaraz tutaj obszernie opowiem i pokażę Państwu. Natomiast jest to taka symboliczna chwila, 10 miesięcy po jego śmierci, bo jak wiadomo, zmarł tuż przed końcem 2013 roku. Jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach. I tam w katedrze śląskiej, w Chrystusa Króla, gdzie odbyła się msza żałobna z udziałem ogromnej liczby ludzi, między innymi ja też miałem tam zaszczyt w niej uczestniczyć i potem został pochowany właśnie na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza. To był koniec jego, no dość długiego życia, bo przeżył ponad 80 lat. Natomiast początek jego życia miał miejsce właśnie w Lwowie. No, jakby odpowiednikiem grobu, odwrotnie jakby licząc, jest dom rodzinny, o którym zaraz będziemy mówić. Natomiast właśnie katedra lwowska, to miejsce, w którym licznie zgromadzeni modlili się za duszę świętej pamięci Wojciecha. I tutaj właśnie przejdźmy już do tego momentu, jakby tego takiego najbardziej spektakularnego tej uroczystości. To jest odsłonięcie tablicy. Tablicy na domu rodzinnym Wojciecha. Tu jest pani Marta Polka z Lwowa, która brała udział w tej uroczystości, zrobiła sobie zdjęcie. Jak widać, jest tu sporo kwiatów, wieńców, no były delegacje. Oczywiście też z Katowic, o ile pamiętam, pan ówczesny wiceprezydent Michał Luty reprezentował nasze miasto, bo przecież, jak wiadomo, Wojciech Kilar był, no jest, także i po śmierci honorowym obywatelem Katowic, więc tutaj no nie mogło zabraknąć przedstawicieli Katowic, ale byli też przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Konsulatu Polskiego w Lwowie, który w zasadzie główny trud ufundowania tej tablicy, a przede wszystkim uzyskania zgody władz miejscowych na jej umieszczenie, no jakby wziął na siebie, bo to nie jest oczywiście takie proste. Myślę, że Państwo sobie zdają sprawę, że te ślady polskości nie zawsze w Lwowie czy na Ukrainie są mile widziane. Ale ta uroczystość doszła do skutku i jest właśnie ta tablica. No tutaj widzimy u góry numer budynku. No jak ogólnie wiadomo, jest to ulica, no, której nazwę Polacy wymawiają, no, powiedzmy, z pewną rezerwą. W każdym razie, kiedy urodził się Wojciech, a było to 17 lipca 1932 roku, to ulica nosiła nazwę Leona Sapiehy, wybitnego polityka galicyjskiego, postaci niezwykle zasłużonej dla Galicji, dla Lwowa. Natomiast w tej chwili nosi imię Stefana Bandery. Pod tą nazwą jest znane, co oczywiście no, większości Polaków bardzo się nie podoba, ale wpływu na to nie mamy.
Tu Państwo widzicie, no nie wiem na ile to jest czytelne, może nie za bardzo, bo ja przeczytam. W każdym razie tekst jest oczywiście dwujęzyczny, no bo nie mogło być inaczej. Na górze jest tekst w języku ukraińskim, a na dole tekst polski. W tej chwili przeczytam ten tekst. Wojciech Kilar urodził się w tym domu 17 lipca 1932 roku. Zmarł 29 grudnia 2013 roku w Katowicach. Wybitny polski kompozytor muzyki orkiestrowej kameralnej, światowej sławy twórca muzyki filmowej, uhonorowany Orderem Orła Białego oraz licznymi nagrodami. I ta właśnie tablica jest jakby takim podstawowym upamiętnieniem Kilara w Lwowie. Polskie wycieczki, które w tej chwili z racji pandemii, chociaż już znowu zaczęły przybywać, miejmy nadzieję, że będą przybywały coraz liczniej, ale bardzo często się tam też zatrzymują. Zresztą w każdej książce o Kilarze, w każdym przewodniku po Lwowie, jeżeli Państwo zerkniecie, to tam na ogół o tym, oczywiście w nowszych, po śmierci już powstałych kompozytora, jest mowa o tej tablicy, jest przytoczony tekst tej tablicy. Jest ona jakby takim znakiem rozpoznawczym, zakotwiczeniem Wojciecha Kilara w Lwowie, w jego rodzinnym mieście. Ale teraz właśnie przejdźmy do jakby umiejscowienia tego domu. Tak jak powiedziałem, adres jego, posługujemy się adresem przedwojennym. Adres Leona Sapiehy 89. Może Państwo na przykład popatrzcie tutaj na obraz, jest wyeksponowany. To jest obraz, który namalowała zresztą na moją prośbę malarka Polka z Lwowa, pani Wiera Kalinowska. W tej chwili mieszka w Bytomiu, tutaj zajmuje się działalnością też pedagogiczną w zakresie malarstwa. I namalowała na moją prośbę, ponieważ chciałem to przekazać, co zresztą uczyniłem, do Zespołu Szkół Muzycznych imienia Wojciecha Kilara, który jak wiadomo mieści się w tej chwili na osiedlu Tysiąclecia. Pani dyrektor bardzo zależała na tym obrazie, ponieważ tworzą Izbę Pamięci Wojciecha Kilara. On był eksponowany na jubileuszu tej szkoły. W tej chwili przebywa właśnie w tej Izbie Pamięci. Został przeze mnie wypożyczony ze szkoły, żeby tutaj Państwu przedstawić. Jak to wygląda? Ja za chwilę tutaj pokażę na wycinku planu Lwowa z 1925 roku, czyli mniej więcej tak, jak to wyglądało wtedy, kiedy Wojciech Kilar się urodził, pierwsze lata jego dzieciństwa. Tak jak tutaj widzimy, malarz stoi za ulicą. Ta ulica przebiegająca tak jakby równolegle, to jest ulica właśnie Leona Sapiehy. Ta główna, jedna z głównych, bo jest to jedna z głównych ulic Lwowa, największych. I na rogu, na wprost, widzimy ten dom. Dałem się przyjrzeć, jest również ta tablica pokazana. Oczywiście nie jest tu widoczna treść, ale sam zarys tablicy jest widoczny. Natomiast dom stoi na rogu ulic i tu ta boczna ulica, która idzie w górę, też nosi taką nazwę dla Polaków może jeszcze bardziej nie do przyjęcia. Przed wojną nosiła nazwę ulica Boskich Dzieci. Tu oczywiście nie chodziło o dzieci w sensie biologicznym, tylko o żołnierzy, pułk lwowskich dzieci tak zwanych, czyli Lwowian służących wojsku. Natomiast w tej chwili nosi nazwę bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Więc też komentować tego nie będę. Jeżeli popatrzymy na plan Lwowa, gdzie to w ogóle się znajduje,
Proszę Państwa, tutaj mamy dworzec główny, do dworca jeszcze zresztą przejdę. Tu jest ulica, przed wojną była to ulica Marszałka Foscha, tego słynnego francuskiego marszałka. I ona dochodzi do ulicy Grudeckiej. Ta ulica zresztą tą nazwę dalej w tej chwili nosi, no oczywiście w wersji ukraińskiej. To jest ulica Grudecka, którą można tramwajem, pieszo, samochodem w tym kierunku dojechać do ścisłego centrum Lwowa. Natomiast tutaj mamy plac, który przed wojną nosił nazwę Plac Bliczewskiego. Tutaj chodzi o, myślę, że Państwo kojarzycie, arcybiskupa Józefa Bliczewskiego, arcybiskupa Lwowskiego, zresztą wywodzącego się tutaj z niedalekich naszych stron, który został niekanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Ale już przed wojną ten plac nazwano po jego śmierci imieniem tegoż właśnie biskupa. Tutaj jest obiekt, który też zaraz zobaczymy, to jest Kościół Świętej Elżbiety, jeden z największych, najbardziej znanych, chociaż nie najstarszy oczywiście, kościołów Lwowa. Tu jest ulica Kętrzyńskiego. Tam zaraz też do tego przejdziemy. Natomiast to jest ulica Lwowskich Dzieci. I tu jest ten róg. Róg właśnie pokazany na obrazie. Róg Sapiehy i Lwowskich Dzieci, gdzie mieści się dom 89, ponieważ numeracja jest liczona od drugiej strony, od ulicy Kopernika i tutaj się właśnie przy placu Liczewskiego ta ulica kończy. Natomiast tutaj, gdzie widzimy taki pusty plac, jest ten właśnie pomnik na banderę wniesiony w związku z nazwaniem ulicy. To zaraz jeszcze o tym powiem. Także jeżeli ogólnie popatrzymy na plan Lwowa, nie jest to ścisłe centrum Lwowa, ale jest to miejsce ruchliwe, ogólnie dostępne, często uczęszczane już choćby z powodu bliskości dworca kolejowego. Tak było przed wojną, tak jest i dzisiaj. Więc łatwo tam trafić, jeżeli ktoś będzie we Lwowie, będzie nawet miał ochotę indywidualnie tam pójść, to nie ma żadnego problemu, wystarczy pytać o Kościół Świętej Elżbiety, bo to jest prawie że naprzeciwko. No właśnie, tutaj widzimy ten kościół. Tak jak powiedziałem, leży po drugiej stronie ulicy, czyli naprzeciwko jakby domu Wojciecha Kilara. I ten kościół odegrał też dużą rolę w jego dzieciństwie. Jest to kościół, no może też parę słów o tym powiem, dlaczego nosi imię właśnie Świętej Elżbiety. Został zniesiony po tragicznej śmierci cesarzowej Elżbiety. No u nas jest znana pod takim pieszczotliwym imieniem Sisi. Była to żona cesarza Franciszka Józefa, no już w starszym wieku. Została po prostu zamordowana przez anarchistę włoskiego. No i oczywiście była to wielka tragedia. Kościół, który został zbudowany przez znanego architekta Teodora Palowskiego, otrzymał właśnie imię tejże Świętej Elżbiety jako patronki właśnie tragicznie zmarłej cesarzowej. No ojciec jako dziecko chodził do tego kościoła, no wspomina, że babcia zabierała go na nabożeństwa majowe, które trwały dosyć długo. Było to dla niego, no bo był kilkuletnim dzieckiem przecież wówczas. Było to dla niego dosyć męczące. Także nie wspominał tego najlepiej. Niemniej jednak jest to obiekt, który jakby w jego dzieciństwie był takim największym podstawowym elementem krajobrazu, który wokół niego się znajdował.
Zresztą w czasie wojny został lekko uszkodzony ten kościół. Potem po wojnie, jak wiadomo, lwowskie kościoły zostały zamknięte. Tam był magazyn jakiś cementu, chemikaliów, wnętrze zostało całkowicie zniszczone, ściany wyżarte. Teraz już w Ukrainie wiadomo, że nie chcą oddawać katolikom tych kościołów. Jest tam cerkiew grekokatolicka, ale wystrój wewnątrz, na zewnątrz wygląda tak, jak wyglądał, natomiast wewnątrz jest zupełnie inny, po prostu urządzony jako cerkiew. No, ciekawostką są te wieże, na które jest udostępniony wyjazd. Często wycieczki właśnie też udają się, tam jest tego tej atrakcji, zresztą w wielu miastach. Na te wieże kościelne, katedralne można wyjść, wyjechać windą. Ja choćby we Wrocławiu, na przykład w katedrze niedawno byłem. No i piękny widok z tych wież się rozciąga. No, tutaj widzimy, tamto było zdjęcie historyczne, tak jak wyglądał przed wojną. No to jest widok współczesny, widok z boku. Od strony właśnie tego pomnika. Natomiast tu jest jeszcze jeden znany obiekt, bardzo ciekawy też architektonicznie. Na wcześniejszym rogu ulicy Kęczyńskiego, tu są tory tramwajowe, widać na pierwszym planie, tramwaj jedzie ulicą Zapiechy. Natomiast na rogu ulicy Kęczyńskiego mieściła się, znaczy dzisiaj też jest to szkoła imienia Konarskiego, chodzi o tego słynnego pedagoga Stanisława Konarskiego. Tak ciekawie architektonicznie zbudowana, ona odegrała dużą rolę podczas obrony Lwowa w listopadzie 1918 roku. Był tam jeden z takich punktów właśnie obrony, w których gromadzili się młodzi ludzie, ochotnicy, którzy udawali się właśnie do walki w obronie Lwowa. No i tu widzimy też, że właśnie pomnik Bandery. No tutaj tematu rozwijać nie będę, no w każdym razie no taka jest rzeczywistość współczesnego Lwowa. Zupełnie inne jest spojrzenie na tę postać większości Polaków, a inne, chociaż też nie wszystkich Ukraińców, zwłaszcza nacjonalistów ukraińskich, dla których jest on no, po prostu bohaterem narodowym. Zresztą jest pochowany w Monachium, ponieważ po wojnie tam przebywał i w 1953 roku został po prostu zabity przez agenta, który NKWD wysłało, ponieważ ciągle się go obawiało jako jednego z przywódców, symboli ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Obawiano się go, dlatego wysłano agenta, który go zabił. Jest pochowany w Monachium. Widziałem wczoraj zdjęcia delegacja Uniwersytetu Lwowskiego, która tam przebywa w Niemczech i w innych krajach. No z dumą na grobie Bandery składała tam wieńce, znicze i tak dalej. No to jest troszkę bez komentarza. To jest dworzec kolejowy, ale może jeszcze zanim przejdę do dworca, kilka słów jeszcze o samej rodzinie też Wojciecha. Możemy znaleźć książki adresowe Lwowa z lat 30. I tam znajdziemy właśnie przede wszystkim ojca jego. Dlaczego? No ojciec, jak wynika z tych dokumentów tam zawartych, był właścicielem tego domu. No nie był to dom specjalnie duży, no ale jednak kamienica w Lwowie wartość swoją miała. I prawdopodobnie tam byli lokatorzy, którzy opłacali czynsz, natomiast sama rodzina Kilarów zajmowała, no dzisiaj brzmi to tak dość bogato, mieszkanie ośmiopokojowe o
powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych, czyli no całe chyba pierwsze piętro tej kamienicy właśnie zajmowała rodzina. No z tym, że oczywiście trzeba pamiętać, że ojciec, zresztą on występuje też różnie, bo na ogół się mówi, że nazywał się Jan Franciszek Hitler, w niektórych źródłach jako Jan, w niektórych jako Franciszek występuje. No w każdym razie na pewno chodzi o tą samą osobę i był on lekarzem ginekologii. Prowadził praktykę lekarską właśnie jako ginekolog, no i no należał do, no, może nie elity takiej najściślejszej, bo to byli arystokraci, powiedzmy, inne osoby, ale na pewno do tej górnej warstwy mieszkańców Lwowa, jeżeli chodzi o zamożność, o pozycję społeczną. Zresztą tutaj nasuwają się też takie porównania ze Stanisławem Lemem. Być może Państwo też wiecie o tym, że w tym roku jest ogłoszony rok Stanisława Lema, a to w związku z jego rocznicą urodzin setną. Stanisław Lem był starszy, urodził się w 1921 roku, ale też we Lwowie. Mieszkał bliżej centrum, mieszkał przy ulicy Brajerowskiej, to jest Boczna Gdyneckiej, ale już znacznie bliżej centrum, prawie że już w ścisłym centrum miasta. Zresztą tam będzie też we wrześniu umieszczona tablica, podobna jak na domu Wojciecha Kilara. Ojciec Stanisława Lema był również lekarzem, z tym, że był laryngologiem. Zajmowali również duże mieszkanie, no ale trzeba też pamiętać, że właśnie na UMU tam była prowadzona też prywatna praktyka przez tych lekarzy, więc był tam gabinet, poczekalnia i tak dalej. Mieszkanie było jednocześnie warsztatem pracy, można to tak nazwać, tychże lekarzy. Tu jeszcze może wróćmy na chwilę do planu Lwowa. Kiedy był małym chłopcem, Wojciech często odwiedzał swoją babcię, czyli matkę swojej mamy, z którą mieszkała ciotka Wojciecha, czyli siostra mamy, niezamężna. One mieszkały przy ulicy Boczkowskiego. To jest taka mała uliczka. Czyli musiał wyjść z domu przez Dudecką kawałek i tutaj jest ulica Boczkowskiego. Tam często chodził do babci, jak to się często zdarza. Babcia zapraszała go na różne pyszne potrawy, pierogi, najczęściej knedle, gołąbki i tym podobne przysmaki. Zresztą Wojciech do końca życia no nie był jakiś smakosze mięsa, tylko właśnie lubił tego rodzaju potrawy mączne, a to zostało mu po dzieciństwie, w którym właśnie babcia go tymi smakołykami częstowała. Krajobraz życia Wojciecha był, pamiętajmy, że on w momencie wybuchu wojny miał dopiero 7 lat, kiedy wybuchła druga wojna. Był naprawdę małym dzieckiem, więc w odróżnieniu od Lema, który już był gimnazjalistą i tuż przed wybuchem wojny zdał maturę, a więc jego już znajomość miasta była znacznie, znacznie większa. W wypadku Wojciecha trudno mówić o znajomości miasta obok właśnie wspomnianych tutaj obiektów, jak Kościół, czy właśnie ulica Grudecka, dom babci. No takim też obiektem, który odwiedzał, no też myślę, że z rodzicami przede wszystkim, to był dworzec lwowski. Dworzec, to był tam, widział, jest to jeden z najpiękniejszych dworców w Europie. Powstał na początku XX wieku. Odznaczał się tym, że miał kryte perony. Wówczas to była zupełna nowość. Takie na przykład w Polsce tylko były, znaczy w Polsce tutaj był w Bytomiu taki dworzec i we Wrocławiu to oglądano jako jakieś, no dzisiaj jest i w Katowicach jest zakryty, to nie budzi
jakieś tam specjalne sensacje, ale wtedy była to nowość, była to atrakcja, którą ludzie oglądali. Więc budowla bardzo piękna, nowoczesna, na owe czasy. Budziła ogromne zainteresowanie nie tylko osób podróżujących, ale w ogóle. Zresztą do dzisiaj chodzą wycieczki. Ja jeszcze na wycieczki do Lwowa jednym z punktów jest odwiedzenie dworca po prostu. To no, trochę może brzmi śmiesznie, ale dworzec jest traktowany jako obiekt turystyczny, a nawet nie tylko komunikacyjny. Zresztą w tej chwili otoczenie dworca zostało, ten plac dworcowy został wyremontowany, unowocześniony. Także jest tam rzeczywiście co zobaczyć. Także to była jedna z rzeczy, które Wojciech z tego wczesnego swojego dzieciństwa zapamiętał dosyć dobrze. Co jeszcze wspomina? No jako dziecko był zabierany do kina przez mamę. Wymienia dwa kina, jest to kino Graszyna przy ulicy Sapiechy, tam powyżej, a także kino Roxy. To jest właśnie ciekawy obiekt, który Państwo tutaj widzicie, to jest widok współczesny. No kto trochę w naszej architekturze to rozpozna, że to jest okres modernizmu, tak jak widzimy też w Katowicach, nie w tych budowlach. Choćby Bank Gospodarstwa Krajowego, który w tej chwili został opuszczony przez Bank Śląski, tam w ogóle nie wiadomo co w tej chwili jest, czy kilka innych budowli, choćby ten słynny drapacz mur katowicki, zresztą wybudowany przez polskiego architekta Stefana Bryłę, słynnego. Ten budynek, który tu widzimy, ponieważ dzielnica, w której mieszkał właśnie Kilar, była w dużej części zamieszkaną przez kolejarzy, ponieważ no, był to ogromny węzeł kolejowy, były tam wielkie warsztaty kolejowe, w których zresztą mój dziadek też pracował. Tych kolejarzy było bardzo dużo i wybudowali, chyba jako związek zawodowy, wybudowali takie centrum właśnie kulturalne, które tutaj widzimy przy ulicy Kęczyńskiego w latach 30. Jednym z obiektów, które tam się mieściły, było właśnie kino Rox się nazywało, do którego chętnie Lwowianie chodzili. Jak wspominał Wojciech, również z mamą, no był na kilku filmach, ale był za mały, więc mu się nie podobały, natomiast bardzo mu się spodobał ówczesny przebój kinowy na całym świecie, mianowicie film Disneya Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Wspominał, że jako człowiek bardzo dojrzały wiekiem, jak właśnie był to piękny. Zresztą nie on jeden, bo to był film, który do dzisiaj w historii właściwie kina odgrywa dużą rolę. Więc to było tak jak mówię, no trudno, żeby w tym wieku gdzieś tam odwiedzał jakieś dalsze okolice. Tak jak mówię, o odróżnieniu od Lema, który potem już chodził do gimnazjum, chodził z kolegami na Wysoki Zamek, inne miejsca. No biografii Wojciecha tego nie odnajdziemy. To jest po prostu najbliższa okolica. No i teraz przejdźmy może do jego zainteresowań. No jest pytanie, no wiadomo, że jest znany jako muzyk, tak? Wybitny muzyk, wybitny kompozytor, pianista i tak dalej. Jak to było, jak wyglądały początki jego no, muzycznej kariery, czy muzycznych zainteresowań. No jest to dosyć ciekawa sprawa. Wojciech jako ja się zresztą powiem, że ja tutaj w dużym stopniu też posługuję się biografią Wojciecha Kilara, którą też Państwo, jeżeli może czytali, albo jeżeli by chcieli szerzej poznać biografię Kilara, to powinni do niej sięgnąć. Jest to książka pani, która nazywa się Maria Wilczek-Kruba i nazywa się Kilar, geniusz o dwóch twarzach, dana w 2015 roku. I tam obszerną biografię i wiele szczegółów z życia pewnie Wojciecha Państwo znajdziecie. W każdym razie i w tej książce, i w innych źródłach
dotyczącej Kilara, zresztą on sam się na ten temat wypowiadał, wynika z tego, że muzyka go interesowała, kiedy mieli w domu fortepian, tak jak no, zresztą w tych czasach nie było telewizji, w każdym szanującym się domu były jakieś instrumenty muzyczne. Zresztą tutaj na przykład w Muzeum Katowickim też mamy wnętrza mieszczańskie, gdzie właśnie instrumenty muzyczne zajmują ważne miejsce w ówczesnej kulturze tych warstw mieszczańskich. Tak też było i w domu Kilarów. I kiedy czasem goście, czy ktoś tam przychodził i grał, to Wojciech wykazywał duże zainteresowanie. I to skłoniło rodziców, zresztą matka jego, to nie wspomniałem o moim ojcu, matka jego była aktorką z kolei zamiłowania, skończyła kursy aktorskie, potem występowała w polskich teatrach, więc też miała taką duszę artystyczną. No skłoniło rodziców, żeby jakoś Wojciecha w kierunku muzycznym spróbować kształcić. No naprzód zaangażowano taką młodą nauczycielkę, która jednak nie bardzo dawała radę i pozwano tego Wojtka, no miał wtedy 6 lat, no więc to było dziecko małe. Pozwano go do szkoły, tutaj mamy właśnie reklamę tejże szkoły, była to, jak tutaj widzimy, zakład Malwiny Rysówny. Wówczas w Lwowie było dosyć dużo takich prywatnych szkół muzycznych, w zasadzie państwo się tym nie zajmowało za bardzo, natomiast były znane szkoły muzyczne, prywatne, do których duża ilość młodzieży uczęszczała. Jedną właśnie z tych szkół była szkoła pani Malwiny Rysównej przy ulicy Listopada 70. Wówczas nie było to daleko. Czasem można spotkać się w źródłach, że była to szkoła pani Rysównej. No, ściśle mówiąc, pani Malwina miała siostr kilka, z których jedna Helena była, ale ona nie była właścicielką, nauczycielką tej szkole, no ale potocznie też mówiono szkoła pani Rysównej, można się spotkać. Ale właścicielką była Malwina. Natomiast tutaj mamy też poniżej reklamę czołowej nauczycielki muzyki w tej szkole, nauczycielki fortepianu, pani Marii Keles-Krauzowej, która tam nauczała. No jak to wyglądało? No sam Wojciech mówi dosyć no tak, słowa takie, które mogą nas mocno zdziwić, czy zaskoczyć nawet. Ponieważ mówi, że owszem, muzyka tak, natomiast kompletnie nie rozumiał, nie podobały mu się, nie czuł w ogóle nut, czyli samej tej po prostu tej podstawy, no, która jest potrzebna, żeby być muzykiem. No trzeba, no ze słuchu można coś tam zagrać, ale to będzie czyste amatorstwo. Natomiast no, muzyk musi znać nuty, to jest podstawa jego alfabetu. Mówił tak o sobie Wojciech: grałem fatalnie, nie byłem w stanie pojąć, czym są te czarne i białe kropki z ogonkami lub bez, pięciolinie, podział na takty. Nie znosiłem tego, nie rozumiałem. Trudno byłoby więc mówić w moim przypadku o jakiejś pierwszej fascynacji muzyką, odkryciu swojego świata, swojego powołania, wręcz odwrotnie. No więc jest to dla nas trochę szokujące. No mówią też, że to na to się złożyła sama postać pani Malwiny, dyrektorki, która była już taką starszą panią, bardzo sztywną, zasadniczą, która u tych no, dzieciaków, przecież kilkuletnich, budziła strach, czy nawet może jakieś przerażenie. Być może też się to z tym łączyło. No w każdym razie, jeżeli mówimy o późniejszej wspaniałej karierze muzycznej Wojciecha Kilara, no to te początki wcale nie były łatwe, więc tym
musiała być, rzeczywiście musiała mieć Wojciech wielki talent muzyczny, skoro te tak trudne początki go nie zraziły i potem już po wojnie, kiedy wyjechał potem do Krosna, do Krakowa, wreszcie do Katowic, że jednak tego wykształcenia muzycznego nie zaniechał, wręcz przeciwnie, zdobył wykształcenie średnie muzyczne, potem wyższe, no i został tym, kim został. W każdym razie, no trudno mówić, jeżeli mówimy o życiu muzycznym Lwowa, no tutaj można polecić, jest taka książka Michała Piekarskiego, Muzyka w Lwowie, bardzo ciekawa, no jest tam wiele postaci wspaniałych muzyków, choćby z znanym u nas Adamem Didurem przecież, który przybył po wojnie z zespołem Opery Lwowskiej, założył Operę Śląską. No niestety, jak wiadomo, bardzo szybko zmarł, jest to pochowany, jest tutaj parę kroków stąd, na cmentarzu przy ulicy Francuskiej. Zresztą warto przypomnieć ostatnie słowa, ponieważ Didur zmarł w czasie lekcji, której udzielał młodym muzykom i podobno, kiedy zaszła w jego ostatnie słowa, brzmiały: grajcie dalej, nie przerywajcie. No są to takie dzisiaj symbolicznie przytaczane. No Wojciechu tamtej książce, jakby ktoś szukał, to jest tylko jedno zdanie, mianowicie takie, że właśnie podjął naukę w szkole pani Malwiny Rejsówny, no bo więcej w tym okresie po prostu zrobić nie mógł, bo był na to za mały. Natomiast no, musiał pójść też do zwykłej szkoły, kiedy osiągnął wiek już siedmiolatka, tylko że co to było? To był akurat, przypominam, skończył 7 lat w lipcu 1939 roku. Wtedy, kiedy Stanisław Lem, wspomniany przeze mnie, zdał maturę i w okres okupacji wszedł już jako młodzieniec, to właśnie Wojciech no, wszedł w wiek szkolny. No i to był wielki problem. No, posłano do szkoły prywatnej takiej znanej pana Mieczysława Kistryna, która miała dużą renomę przedwojenną, no, ale w czasach sowieckich oczywiście tego rodzaju szkoła nie miała przyszłości. Pana Kistryna szybko tam odpowiednio potraktowano. No i trzeba było przenieść gdzie indziej. Przeniesiono go do szkoły. Zresztą to jest, być może z Państwa był, albo jest Darków, to ten budynek rozpoznaje. To jest do dzisiaj szkoła z polskim językiem nauczania, szkoła imienia Świętej Marii Magdaleny, położona naprzeciw Politechniki, tuż koło kościoła Marii Magdaleny. Ona zaczynała swój byt jako właśnie szkoła parafialna kiedyś w XVIII wieku przy kościele Marii Magdaleny. Też to niedawno władze ukraińskie pozwoliły nawet przywrócić tę nazwę Marii Magdaleny. Ta szkoła no niby działała w czasach sowieckich, ale też działała bardzo, bardzo kiepsko. No tam była też indoktrynacja, także rodzice zabrali Wojciecha ze szkoły i jakieś prywatne nauczanie mu w domu zapewniali. Także w zasadzie okres okupacji, no pod względem wykształcenia, to dla Wojciecha no, był takim okresem raczej jałowym. Zresztą w ogóle taki był los polskich dzieci, polskiej młodzieży. Musieli się uczyć sami, musieli się uczyć na jakichś tajnych kompletach, czy rodzice ich nauczali, no różnie to wyglądało. W każdym razie na szkołę liczyć nie można było. No i tutaj dzieciństwo Wojciecha w zasadzie, no mimo że tak jak mówię, no miał 7 lat, ale to beztroskie, bo no, miał bardzo przyjemne dzieciństwo, rodzice byli ludźmi zamożnymi. Dobrze mu się wiodło, miał tą, jak wspomniałem, to kochającą babcię, ciocię, więc było miło. Natomiast no, ta wojna niestety wszystko to przekreśliła. Wkrótce jego babcia i ciotka zostały wywiezione, bo pierwsze wypustki ze Lwowa się zaczęły w lutym
zostały wywiezione gdzieś tam do Kazachstanu. Nie wiem dlaczego, być może w jakąś tam działalność się wdały niepodległościową. Trudno mi powiedzieć. No w każdym razie rodzice Lema pozostali, Kilara pozostali z nim w Lwowie, natomiast ta babcia z ciotką, jak wielu innych Polaków, no niestety zostały wywiezione. No i wkrótce zaczyna się jeszcze następna gehenna, mianowicie 30 czerwca 41 roku do Lwowa wkraczają wojska niemieckie w ramach rozpoczętej wojny właśnie sowiecko-niemieckiej. No okres w Lwowie, okres okupacji też niemieckie był straszny. Może nie, no nie tak jak w Warszawie, dlatego że substancja, powiedzmy, materialna nie została zniszczona w stopniu w ogóle porównywalnym, bo Warszawa czy Wrocław to miasta były praktycznie zrównane z ziemią. We Lwowie no były pewne straty tam od bombardowań kilkukrotnych, no ale nawet są ślady jeszcze do dzisiaj nie zlikwidowane, ale no nie były to w sumie jakieś straty bardzo znaczne. Natomiast jeżeli chodzi o ludność, przede wszystkim polską i żydowską, wspomniałem o tych wywózkach. Tuż przed opuszczeniem miasta przez Rosjan wymordowali oni wszystkich przebywających w kilku więzieniach, między innymi tak zwane Brygidki, Łąckiego, Zamarstynów. Tam kilkanaście tysięcy więźniów zostało po prostu wymordowanych. I kiedy wkroczyli Niemcy do Lwowa, to po prostu udostępnili mieszkańcom, żeby tam przychodzili, szukali swoich bliskich, bo wielu Lwowie miało tam bliskich więzionych, którzy po prostu ponieśli śmierć. Między innymi Wojciech tam poszedł, no nie wiem dlaczego, mając 9 lat, tak, w takie miejsca poszedł. Podobno widział, tam były dantejskie sceny, tam można było zobaczyć. No i to była dla niego trauma też do końca życia. Niemcy w sposób dosyć perfidny obwinili o to Żydów, którzy no generalnie nie popierali większości władze sowieckie i podburzyli ludność przede wszystkim ukraińską przeciwko Żydom i zaczęły się z kolei pogromy żydowskie. Tam też straszne sceny się działy. Wielu Żydów zostało od razu wymordowanych, potem urządzono getto, a potem obóz Janowski. Tutaj widzimy takie te zdjęcia autentyczne pod tytułem Tango Śmierci. W tym obozie Janowskim, zresztą poświęcimy też była orkiestra, w tym obozie Janowskim właśnie, gdzie przetrzymywano Żydów, ale też i Polaków, właśnie stworzono taką orkiestrę, która grała tango podczas właśnie egzekucji tych wielu więźniów, którzy tam zginęli. Między innymi z takich żydowskich znanych osób zginął Emanuel Schlechter, postać bardzo znana, nawet jak ktoś nazwiska nie kojarzy, ale zna piosenkę Tylko we Lwowie. On był właśnie autorem, bo dobrze tak, jak tylko we Lwowie. Zginął wybitny prawnik Maurycy Allerhand. Wielu innych. Natomiast też jest ciekawą sprawą, był tam młody więzień żydowski, nazywał się Szymon Wiesenthal. I on poszedł do komendanta tego obozu i prosił, żeby go zastrzelił, bo on już po prostu nie może tam żyć, nie może tego, na to wszystko patrzeć, co się tam dzieje. I wtedy ten komendant powiedział, nie, to tak nie ma, że ty coś zadecydujesz, to ja decyduję, czy będziesz żył, czy umrzesz, a ja decyduję, że masz żyć. I ten Szymon Wiesenthal rzeczywiście przeżył i potem był znany wręcz do naszych czasów jako główny łowca nazistów. Ileś tam, nie wiem, chyba tysięcy tych zbrodniarzy hitlerowskich udało mu się złapać i postawić przed sądami. No
No więc były sceny straszne, których no Wojciech, no może nie był bezpośrednio, że tak powiem, narażony, ale no jako mieszkaniec miasta wystosował dziecko młode, miał z tego tytułu ogromną traumę, która na całe życie mu pozostała. No i tutaj właśnie porównuję z Lemem, dlatego że no nie tylko dlatego, że jestem rok Lema, właśnie o Lemie też dużo piszemy, mówimy. Też można porównać. No jest takie, gdybyśmy chcieli właśnie Kilara postawić u tych Lwowian, wybitnych polskich artystów pokoleniowo. Więc on jest młodszy od, tak jak wspomniałem, nie tylko Lema, czy Zbigniewa Herberta, którzy no, przed wojną byli już młodzieńcami, powiedzmy, i wspomnienia były dosyć bogate. I właśnie Stanisław Lem opisał je w książce Wysoki Zamek. Ta jest topografia albo bardzo ulice, którymi on chodził, bardzo jest to na inną okazję oczywiście, ale też bardzo ciekawy temat. Natomiast z kolei młodszym pokoleniem był na przykład wybitny poeta, zmarł niedawno, Adam Zagajewski. Adam Zagajewski urodził się w rodzinie też znanej lwowskiej, ale kiedy się urodził? W lipcu 1945 roku i mając 3 miesiące został ze Lwowa no zabrany z rodziną, która przeniosła się do Gliwic. Spędził tutaj w Gliwicach, a potem w Krakowie, potem już za granicą swoje życie. Ale Lwów, chociaż on no nie mógł, jako 3-miesięczne dziecko nie mógł, bo powiedzmy, że Kilar miał pewne wspomnienia no mocno ograniczone jako dziecko, ale miał. Lem miał całkiem spore wspomnienia jako młodzieniec, natomiast jest już taki wspomnień mieć po prostu nie mógł. On polegał łącznie na tym, co opowiadali mu rodzice. Zresztą może Państwo znacie te jego utwory, Dwa miasta, taka powieść biograficzna, czy słynny jego wiersz Jechać do Lwowa, gdzie właśnie o tym mówi. To są te takie pokolenia właśnie Lwowian, ale dla nich wszystkich to miasto miało ogromne, ogromne znaczenie. No tutaj właśnie, jeszcze może wracając do tej tablicy. No skąd się to wzięło? No to ja, no, nieskromnie mówiąc, wpadłem na ten pomysł po śmierci Kilara. Dlaczego? Ponieważ przebywając w Lwowie, spotykałem się z tą właśnie tablicą, którą tu Państwo widzicie. To jest przy ulicy Łyczakowskiej, tuż obok kościoła świętego Antoniego. Tam urodził się i mieszkał, chociaż nie tak długo, kilka lat tylko, bo potem się przenosili w różne inne miejsca. No Zbigniew Herbert właśnie, wspomniany. No urodził się w 1924 roku, czyli kiedy wybuchła wojna, miał 15 lat. No był już całkiem sporym chłopakiem. I ta tablica właśnie dwujęzyczna tutaj mnie zainspirowała, żeby tego rodzaju też podjąć pomysł. Wówczas byłem wiceprezesem Katolickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresu Południowo-Wschodnich i skierowaliśmy pismo. Tu jest właśnie odpowiedź, no, na ręce pana Stanisława Grossmana, który był prezesem wtedy naszego oddziału. No, on podpisał jako zbiorową taką, powiedzmy, prośbę. Wysłaliśmy do Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego, to jest odpowiedź pana wiceministra, że bardzo im się ten, no tak, wtedy Bogdan Zdrojewski był ministrem, znany też działacz. Bardzo im się ten pomysł spodobał, skonsultowali się z konsulem generalnym właśnie na miejscu we Lwowie. Bo tak jak mówiłem, no tutaj problemem nie były jakieś tam finanse, powiedzmy, czy coś, bo to nie było coś nie do przejścia. Natomiast no, samo usytuowanie, kiedy rozmawiałem z panią Skalską Danutą, być może też państwu znaną działaczką prowadzącą audycję Lwowska Fala, i mówię jej o tym, ona mówi, no słuchaj, ale to niemożliwe, oni się nie zgodzą naprzeciwko pomnika Bandery. Polska tablica była
umieszczona. Ja mówię, może właśnie odwrotnie, może na złość, po prostu, żeby pokazać, że nie tylko bandera, że tam są polskie tradycje. Nie wiem, jak pan konsul to zrobił, ale chwała mu za to, że tą zgodę uzyskał. Zresztą samo odsłonięcie, od którego tutaj zacząłem całą tą prelekcję, było, tak jak tutaj w piśmie widać, połączone, ponieważ wykorzystano fakt, że Pilar jest znany przede wszystkim na świecie, może w Polsce z innych, ale na świecie przede wszystkim jako kompozytor muzyki filmowej. Ponieważ we Lwowie odbywają się od dłuższego czasu takie przeglądy filmów polskich. Wówczas miał być 3 właśnie w październiku 2014 roku, no i tak sobie to zaplanowano, że po prostu w ramach tego przeglądu będą pokazane filmy z muzyką Pilara, będzie koncert Filharmonii i będzie również odsłonięcie właśnie tej tablicy i msza święta, też od której zacząłem, w katedrze. No i chwała Bogu, że się to wszystko powiodło. No była wprawdzie niedawno jakaś próba, że tam ta tablica była jakaś zdjęta, powięta, no tam od razu podejrzewano, że to nacjonaliści chcą Pilara się pozbyć jako Polaka, ale to nie była prawda, to byli po prostu złomiarze, którzy też w naszych miastach grasują różne pomniki, niszczą inne miejsca. W każdym razie to zostało szybko naprawione i ta tablica na swoim miejscu jest. No jeśli chodzi o tradycje muzyczne Lwowa, proszę Państwa, no w tej chwili oczywiście no, przed wojną był miastem muzyki, dzisiaj też jest miastem muzyki, chociaż oczywiście już na innych zasadach. Ten budynek, który Państwo widzicie w głębi, tam jest taki napis na górze, on jest tutaj nieczytelny, ale tam jest napisane, że to jest Narodowa Akademia Muzyczna imienia Mikołaja Łysenki. To jest po prostu odpowiednik naszej katowickiej Akademii Muzycznej. Zajmuje budynek, co ciekawe, przed wojną była tam Akademia Handlu Zagranicznego, się mieściła przy ulicy Burlarda. To jest taki bardzo ciekawy zakątek, no w samym centrum Lwowa, ale tak trochę oddalony. No i tam muzyka też kwitnie. I 3 lata temu zaprosiłem do Katowic 2 panie, takie młode artystki właśnie z tej akademii. No tutaj przybyły i dały koncert w Szkole Muzycznej imienia Karłowicza, tutaj na ulicy Teatralnej. No i właśnie ich tam też jakby kierunkowałem, jak widać repertuar miały swój klasyczny, Beethovena, Brahmsa, no kompozytora ukraińskiego jak Miękki, ale oczywiście też odpowiednio ich ukierunkowałem, żeby przekazały też, zagrały bardzo pięknie utwory Wojciecha Pilara. No trudno mi powiedzieć w tej chwili, na ile twórczość Pilara jest znana, bo no, na pewno jest to osoba znana, na ile jego twórczość jest uprawiana, tam grana. No wiem, że tutaj w naszej Akademii Muzycznej też jakieś kontakty mają z Włoską Akademią Muzyczną. No być może, jak wiadomo, jest w przyszłym roku 90. rocznica urodzin, no ta pandemia, miejmy nadzieję, że już się wreszcie skończy. Być może z Lwowa przybędą artyści do nas, nasi pojadą do Lwowa z kolei, żeby przedstawiać właśnie twórczość Wojciecha Pilara. Natomiast, no to widzimy zdjęcie też archiwalne z książki wspomnianej przeze mnie pani Marii Wilczek Krupy, która no, poświęciła wiele pracy, zgromadziła właśnie między innymi zdjęcia, to jest unikalne. No nie wiem, tak patrząc na tego chłopczyka, czy ktoś z Państwa odgaduje, czy to jest Wojciech Pilar, ale jest właśnie ze swoim ojcem, jak widać, szczęśliwe dzieciństwo przeżywa. No i tu już w zadumie, jako już starszy człowiek, no gdyby chcieć podsumować jego stosunek do Lwowa, no wiemy, znany jest powszechnie
określenie, że jest Ślązakiem, uważa się za Ślązaka ze Lwowa, tak najczęściej o sobie mówił. Bo rzeczywiście ze Śląskiem, z Katowicami był bardzo związany, przecież był kompozytorem światowej sławy, gdyby mu zależało, mógł wyjechać do Ameryki, do Hollywood, do wolne miejsce na świecie, a jednak pozostał wierny Katowicom. No, bardzo się cieszę, że tutaj muzeum właśnie tego rodzaju akcje przeprowadza, jak to właśnie Lato z Kilarem, dla młodzieży, dla dzieci. No, pozostaje mieć nadzieję, że dom Kilara, bo tutaj widzimy fortepian, tak, jeśli się nie mylę, jest to fortepian Wojciecha Kilara przewieziony z jego domu, no ale w samym domu na razie nic się nie dzieje, a szkoda. Bo powinno być centrum właśnie, gdzie między innymi też i Lwowa, na pewno muzycy chętnie by przyjechali, czy znawcy muzyki, wiele ciekawych rzeczy mogłoby się dziać. Natomiast jeśli chodzi o niego jeszcze podczas życia, trzeba powiedzieć, że w Lwowie nie był. I to jest ciekawa rzecz, że dawni Lwowianie w zasadzie dzielili się na dwie grupy. Tacy, jak już było wolno, to jeździli bez przerwy do Lwowa. I tacy, którzy jechać w ogóle do Lwowa nie chcieli. Dlaczego nie chcieli? Na przykład Herbert, tak samo jak Kilar. Nie chcieli jechać. Chociaż mogli, nawet ich namawiano. Tutaj jest w książce tej pani Marii Wilczek-Krupy jest takie przypomnienie profesora Stanisława Wosia, znanego tutaj na Śląsku lekarza, profesora, który był przyjacielem Kilara, namawiał go, żeby z nim jechał. I on nie chciał. Powiedział, że nie pojedzie. No i potem ten profesor pokazywał, był nawet w jego domu, w tym mieszkaniu był, puścili go tam Ukraińcy mieszkający i zrobił zdjęcie z balkonu. I Kilar zobaczył zdjęcie, no to które pokazywałem, to co widać z balkonu, ten pomnik Bandery. I po prostu za nim mówił i po chwili mówi, no widzisz, miałem rację, że nie chciałem tam jechać, bo bym chyba tego nie przeżył więcej w życiu na ten balkon. Nie wyszedł. Po prostu no, ci ludzie chcieli zachować Lwów taki, jaki był w ich pamięci, w dzieciństwie, wczesnej młodości. I do takich też osób należał właśnie Wojciech Kilar. I może na zakończenie, już jako podsumowanie tego, przeczytam Państwu wiersz Zbigniewa Herberta Moje miasto, który właśnie o tym mówi. Myślę, że odczucia Wojciecha Kilara, on nie był poetą, ale myślę, że były bardzo podobne. Moje miasto, ocean układa nad nie gwiazdę soli, powietrze destyluje błyszczące kamienie, ułomna pamięć tworzy plan miasta. Rozgwiazdę ulic, planety dalekich placów, ogrodu zielone buławice. Emigranci w złamanych kaszkietach skarżą się na ubytek substancji. Skarce z dziurawym dnem ronią drogie kamienie. Śniło mi się, że idę z domu rodziców do szkoły. Wiem przecież, którędy idę. Po lewej sklep Paszandy, trzeci gimnazjum, księgarnie, widać nawet przez szybę głowę starego bodega. Chcę skręcić do katedry, widok się nagle urywa. Nie ma dalszego ciągu. Po prostu nie można iść dalej. A przecież dobrze wiem, to nie jest ślepa ulica. Ocean lodnej pamięci podmywa tłuszcze obrazy. W końcu zostanie kamień, na którym mnie urodzono. Co noc staje bosą przed zatrzaśniętą bramą mego miasta. Dziękuję bardzo. To co, jeżeli Państwo ewentualnie tak jakieś pytania są przewidziane, czy na tym kończymy? Nie wiem, to już niech Pani zadecyduje. Mówi Pan o najbliższej rodzinie Wojciecha Kilara, czyli rodzice, babcia, ale rodzeni Stanisławski. Nie. A jakieś tradycje muzyczne w rodzinie były, czy ogólnie artystyczne, oprócz tego, że matka była... To znaczy raczej jako takich, to nie. Na pewno. Nie znaczy takie amatorskie powiedzmy, natomiast muzyków jako takich nie było. No był jakimś takim samolotnym talentem chyba.
na Wojciech po prostu. A ta książka, o której pan już powiedział, że przeczytać, to Wojciech Kilarca oblicze, tak? Teraz powiem pan dokładnie, to jest książka, która się nazywa Geniusz o dwóch twarzach. Geniusz o dwóch twarzach. Także to jest jedyna w zasadzie taka pełna biografia, bo wtedy są różne artykuły oczywiście i prace pomniejsze na ten temat, ale taka duża książka właśnie zbiorowa to jest tej pani Lucy Król. Tak się zastanawiam, czy wie pan, że wychodzi o wojskość w karierze muzycznej i pewnie w charakterze, bo sposobili, bo przez pewien czas... O, tutaj pani ma, może pani sobie zerknie, bo tu pani Angelika właśnie wyjęła, także można... Kto jest zainteresowany, to można spojrzeć. Ja pani nie wyjaśnię tego tytułu, bo po prostu nie zastanawiałem się nad tym, ale ja myślę, że tutaj pani będzie miała też wykład, jeszcze druga pani będą wykładał Kilarze. Myślę, że te tematy na pewno będą poruszone szerzej, no bo dzisiaj, tak jak mówię, no ja bardziej skoncentrowałem się na Lwowie, no bo trudno mówić, tak jak powiedziałem, no książę muzyka w Lwowie jest o Kilarze jednozdanych, nie? No bo był dzieckiem. Raczej naświetlałem tutaj jego powiedzmy miasto, jego rodzinne, jakieś stosunki. Natomiast o nim jako już o człowieku dojrzałym, kompozytorze, artyście, tu paniem na pewno szeroko też przedstawię ten temat. To ja może od razu zaproszę na te dwa wykłady. W przyszły czwartek 22 lipca też o godzinie 16 będzie wykład pani Violetty Rotter-Kozery. Wojciech Kilar między awangardą a Hollywood i to będzie wykład, prelekcja w zasadzie z pokazem filmu o tym samym tytule. No a później 29 lipca, też w czwartek i też o godzinie 16 będę prowadziła ja wykład na temat Wojciecha Kilara i Katowic. Tytuł to Katowice Stop. Czy są jeszcze jakieś pytania? W jaki sposób wyjechał z Lwowa i kiedy? Proszę pana, wyjechał... To znaczy on wyjechał jeszcze w czasach okupacji niemieckiej, ponieważ była taka sytuacja w Lwowie, zresztą Herbert podobnie. Część Lwowa, ponieważ zbliżały się wojska radzieckie, były bombardowania Lwowa dosyć przez samoloty radzieckie prowadzone. Ludzie obawiali się, że jak wróci, no niemiecka okupacja była jaka była, jak wróci rosyjska, to też nie będzie lepiej. I po prostu duża część mieszkańców Lwowa, szczególnie kobiety, dzieci wyjechały, ponieważ Niemcy nawet ułatwiali to, nawet zachęcali, żeby wyjechać. Żeby wyjechać no, na teren dzisiejszej Polski. Także ojciec zresztą tam, no sugeruje, że ci rodzice niezbyt dobrze ze sobą żyli i ten ojciec po prostu jakby wykorzystał sytuację, wysłał matkę z Wojciechem, a sam został i potem już się chyba nigdy nie spotkali. Także on jest z tej grupy, nie jest tym tak zwanym ekspatriantem, jak na przykład Zagajewscy, nie? Co mówiłem, że potem Rosjanie tych Polaków większość po prostu usuwali, ale to było dopiero rok 45-46. Natomiast on jest tak jak Herbert w tej grupie, która opuściła Lwów jeszcze przed ponownym wkroczeniem Rosji. To jest na wiosnę 44 roku, tak, bo Rosjanie wkroczyli w lipcu 44 roku. Zresztą, jeżeli mowa na przykład o Lemie, to Lem i jego rodzice byli Żydami, więc byli w gorszej sytuacji, bo Kilarowie byli Polakami. Lem właściwie cudem się uratował i to podobno dlatego, że udawał Ormianina, no bo z jego urodą Słowianina udawać nie mógł. Tam im pomogła Armia Krajowa, także no to też na granicy cudu, bo cała w zasadzie rodzina Lema została zgładzona, jak prawie wszyscy Żydzi Lwowscy. Natomiast Lem właśnie też z rodziną i to też chyba, nie, on już po wkroczeniu wojsk rosyjskich też uważał, że Rosjanie niewiele więcej mają do zaoferowania niż Niemcy i też woleli wyjechać sam rodziną. Jakieś pytania ktoś ma? To w takim razie bardzo dziękuję.